doktor Targalski w tych obszarach duchowych jest, po prostu nie widzi dobrze, nie? Bo tak jak powiedziałem, opiera się na założeniu materialistycznym, czyli tam, gdzie Bóg nie jest brany pod uwagę, jego perspektywa jest, można powiedzieć, niedominująca, czyli w jakiejś analizie, znaczy przedstawianiu faktów historycznych, faktów z dzisiejszej polityki, to pan doktor Targalski naprawdę robi wspaniałą robotę. Także w tym, tu przynajmniej rozumie, że Rosja jest naszym największym zagrożeniem, choć nie wiem, czy obecnie nie przeszedł na stronę Michalkiewicza, z którym też zresztą siedział przy jednym stole i może się jakąś czerwonką i tu zaraził, bo nie wiem, czy bardziej nam grożą Żydzi ze swoimi roszczeniami, czy bardziej Rosja, która chce nas wymazać z mapy. No bo ja stawiając te dwa zagrożenia, powiedziałbym, że Rosja nam dalej bardziej grozi, a doktor Targalski to już nie wiem, jak jest. Ale u niego. Jedno drugiego nie wyklucza. Rosja może przejąć patronat nad Polską, a dalej będziemy Żydom płacić. No to, to jest wariant Morawieckiego i spółki, do której teraz przykłada rękę doktor Targalski. Także na pewno nie chciałbym, żeby to, co powiedział o nas, te nieprawdy, i zresztą wykazałem tutaj, pokazując dowody, powiedzmy naukowe, rzeczowe dowody, doktor Targalski ma do nich dostęp, pokazałem to czarno na białym, a tu nawet kolorowym, nie przekreślają całej działalności doktora Targalskiego i prosiłbym nie wysnuwać takich wniosków, a raczej modlić się o doktora Targalskiego, komentować też u niego, pokazując mu, jak się myli, i tak jak doktor Targalski nie wyrokuje, że tutaj nam się nie uda, także ja absolutnie nie wyrokuję, a wręcz bardzo bym sobie życzył, bardzo, bardzo bym sobie życzył, bo myślę, że to jest naprawdę człowiek o wielkim rozumie, żeby stanął po stronie rzeczywiście tych, którzy widzą także oczami duchowymi, stają po stronie Jezusa Chrystusa. Podsumowanie, też praca na przyszłość. Edukacyjna działalność naszej organizacji dociera do patriotów na całym świecie i wielu z nich widzi w nas wiodącą organizację w walce o wolność. Chcemy współpracować ze wszystkimi, którzy są prawdziwymi patriotami. Czego spodziewacie się dalej po tej współpracy? No, ja bym chciał, żeby akurat nasza narracja naszego środowiska generalnie była już słuchana w Białym Domu, czyli tam, gdzie akurat środowisko republikańskie, to konserwatywne, ma wpływ na realną władzę, żeby tam było takie oto przeświadczenie, że Polacy mogą być partnerem poważnym. I to nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla wielu, wielu tych akurat rządów, które Polskę traktują poważnie. Wizyta w Polsce szefa tej konserwatywnej organizacji, myślę, że dała też przeżycie. Bo wiecie, wiedza, a przeżycie, to są dwie różne rzeczy, najlepiej jak są połączone, jak wiedza łączy się z właściwym przeżyciem. I właśnie wiedzę, którą dostał Art Thompson, i przeżycie na, dzięki wam, na zjeździe Idź Pod Prąd w Tarczynie pod Warszawą, dało ten efekt, że oni teraz mówią, ty, to my musimy szukać takich fajnych ludzi po całym świecie, bo są, bo widzieliśmy w Polsce kilka ich setek. To się dzieje. Także to jest bardzo dobry symptom, że konserwatyści tacy właśnie najtwarci, najbardziej antykomunistyczni szukają, już widzą, że walka toczy się na całym świecie, że z komunizmem można wygrać tylko łącząc wysiłki środowisk wolnościowych z całego świata. I druga rzecz, kto w Stanach Zjednoczonych, jaka organizacja polityczna napisała ładniej o Polsce? Jaki to jest sygnał? Moim zdaniem to jest sygnał dla was, mówię o Polonii amerykańskiej, tej, która jest w największym skupisku w Chicago, ale też rozrzucona po całych Stanach Zjednoczonych. Poważnie rozważcie, czy właśnie to środowisko konserwatywnych Amerykanów, John Birch Society, nie jest miejscem, gdzie powinniście się zaangażować, by walczyć także o sprawy polskie. Jesteście obywatelami Stanów Zjednoczonych i wasza pierwsza lojalność jest oczywiście w stosunku do waszej nowej ojczyzny. Mówię o Polakach, którzy już wybrali Stany Zjednoczone jako swoją ojczyznę. Ale widzicie, że nie ma tu żadnej przeszkody ani rozdwojenia lojalności wspierać także Polskę w ramach tej konserwatywnej organizacji. Wiem, że już pierwsze osoby z klubu Idź Pod Prąd zaangażowały się w John Birch Society, ale zachęcam, widzicie, oferta jest. Kto tak pięknie mówi o Polsce, kto tak otwarcie mówi o zdradzie Departamentu Stanu USA w stosunku do Polski po 1944 roku? Tylko John Birch Society.
Bo właśnie kilka dni temu został skazany przez polski sąd pracownik ochrony, który postrzelił włamywacza na gorącym uczynku. I groził bohater mu, znaczy się. Tak, człowiek, który wykonał swoje obowiązki i to powiedzmy sobie w warunkach ekstremalnych. Zupełnie nie wiedział, czy ten włamywacz nie posiada broni palnej. I się okazuje, że ten postrzelony włamywacz prawdopodobnie wystąpi o odszkodowanie, ponieważ został inwalidą. Jeżeli polskie sądy doprowadzają do sytuacji, że złodziej na gorącym uczynku jest unieszkodliwiony przez pracownika ochrony, któremu płacą za tę ochronę, co jest jego statutowym zadaniem, chronić mienie tych ludzi, którzy mu zapłacili. Został za to skazany. On złodzieja postrzelił i jest przez to ścigany. No ludzie. Czekam, moi drodzy, czekam na kolejny wyrok sądu. Przeciwko lekarzowi, który wyleczył pacjenta, strażakowi, który zgasił pożar i piekarzowi, który piecze chleb. Działajcie tak dalej, skurwysyny.